23 października 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła misję tworzenia rządu Józefowi Świeżyńskiemu. W mianowanym dwa dni później gabinecie, zdominowanym przez narodowych demokratów, utworzono dwa nowe ministerstwa. Spraw zagranicznych oraz spraw wojskowych, którego szefem został bez jego wiedzy więziony w Magdeburgu Józef Piłsudski. 27 października 1918 roku rząd Świeżyńskiego wydał ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej i organizowaniu Armii Narodowej. Głównym dowódcą mianowano generała Tadeusza Rozwadowskiego. Ustawy nie były konsultowane z władzami okupacyjnymi. Rząd Świeżyńskiego został zdymisjonowany 4 listopada po nieudanej próbie zamachu stanu przeciwko Radzie Regencyjnej. 27 października 1918 roku w Cieszynie odbył się Wiec Ogólnośląski. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego uroczyście proklamowało przynależność swojego regionu do odradzającej się Polski, tymczasową władzę na jego obszarze powierzając powstałej 19 października Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. 28 października 1918 roku w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął przywódca PSL Piast, Wincenty Witos, ale w składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich ugrupowań: Ignacy Daszyński, hrabia Aleksander Skarbek i Jędrzej Moraczewski. 25 października, 151 lat temu, urodził się generał Józef Dowbor-Muśnicki. Należał do grona najwybitniejszych przywódców wojskowych w odradzającej się Polsce. Jego dokonania miały znaczący wpływ na przebieg granic i formowanie Wojska Polskiego. Organizator pierwszego korpusu polskiego w Rosji przywrócił Rzeczypospolitej Wielkopolskę. To dzięki niemu powstanie wielkopolskie zakończyło się sukcesem.